Legitnie, dzisiejszy dzień mógłbym kurwa nazwać koszmarem. W sensie, no teraz już mam streama i rozmawiam z wami, to już nie mogę go nazwać koszmarem, ale wcześniej... Mocny gaz. Ja nie wiem, jakoś dzisiaj, nie wiem czy był jakiś spadek ciśnienia, czy ki chuj, ale po prostu się czułem, jakby ktoś wyssał ze mnie całe życie praktycznie. Ciśnienie albo pogoda. No właśnie do mnie mama zadzwoniła. Do mnie mama dzwoni jakieś 11, mój tak, ale mnie głowa na p***la. A ja mówię, no właśnie mnie też w chuj na kur... No ale no cóż, już jest chyba git, no. Trochę pospałem, coś tam, już chyba jest git. Mamy tu jakichś słuchaczy Travisa Scotta, byliście na tym koncercie, fajnie było. Podobno Travis Scott puścił finku 4 razy aż. To on aż tak bardzo wiedział, że Polacy nie znają angielskiego i jest w ogóle pizda w chuj. 6 razy było fin. Oj, czekaj, kurwa, bo się popłacę. 6 razy nawet? Jezus Maria. Dużo, kurwa. Dużo. Nie wiem, ej, szczerze? Powiem wam tak. Ja jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony Polakami. Bo po pierwsze tak, Polacy w chuj... Chuja, stop, chodzi no, ciebie, kurwa! No, moim zdaniem jest to wstyd, że w 2024 roku młodzi ludzie jedyne co potrafią powiedzieć to jest speed, foto, spot, foto, speed, foto, foto, can I foto? To jest po pierwsze. A po drugie, no kurwa, no nie wiem. No trochę wstyd, nie? No jestem... zaskoczony, że ludzie nie potrafią. Nie mówię tu o jakichś dzieciakach. No wiadomo, że dzieciaki, które podbiegały do speeda, no to jeszcze są na poziomie jeden leży z KBD i za bardzo nie kminią angielskiego. Ale no wiesz, ludzie tacy już, tak wiesz, 17, 18, 19 lat, jak ktoś nie potrafi komunikatywnie tak w miarę rozmawiać, to jestem w szoku, no bo ja nie chcę robić z siebie jakiegoś poligloty i tak dalej. Ale no, dla mnie język angielski zawsze był ważny, od dzieciaka, jak grałem w Minecrafta i się uczyłem, no to wiecie. Ja jak już chodziłem do 6 klasy podstawówki, to oglądałem PewDiePie'a bez napisów i wiedziałem o co chodzi, co on gadał, nie? Co tam się działo w Norwegii? Dobra widzowie, ale słuchajcie, nie żebym był rasistą. Ale na streamie Speeda z Norwegii to było może z 4 kurwa Norwegów. To o czym my mówimy, widzowie. Ile kosztuje kubek z Maca? Słuchajcie, powiem wam tak. Z tymi kubkami z Maca podobno jest mega kurwa przypał. Z tymi kubkami generalnie jest mega syf, bo podobno jak kupicie ten kubek za 15 zł, to nie możecie nalać do niego napojów ciepłych, typu kawa, herbata i tak dalej. I jest drugi kubek do kawy, herbaty i tak dalej, z takimi nazwijmy to, nie wiem, no nazwę to radiatorami, no bo to są takie, wiecie, na podobnej zasadzie co jest radiator, że ma tak po prostu rozprowadzone takie żeberka, żeby rozprowadzać ciepło. No jak kupicie ten kubek do napojów ciepłych, to do kubka do napojów ciepłych też nie mogą ci wlać napojów zimnych. Ostatnio ziomek na TikToku tłumaczył, że jak masz taki kubek żółty, cały żółty ten do napojów ciepłych, to ci nie naleją do niego napojów zimnych. Więc generalnie ta pseudoekologiczna zmiana działa generalnie tak, że najlepiej to przychodźcie ze swoim termosem i nawet nie kupujcie tego ścierwa, k***a. Ja to kupiłem, bo to po prostu ładnie wygląda. Ale przyjdźcie ze swoim termosem i k***uj, bo do termosu naleją wam i ciepłe, i zimne, i k***ane. Ja na przykład uwielbiam blusa. O, blus jest fajny. Blasa. Ja lubię blisa, a my nie lubimy dziecięcej muzyki. Nie. Jaka muzyka podoba ci się najbardziej? Lubię tę. Jest taka dorosła. Kurwa. Jezus Maria. Ale że taki... Szczerze? To jest 10 na 10 technożul. Kompletnie się go nie spodziewałem. Kompletnie się go nie spodziewałem. Ten out of ten. Ale dobra, słuchajcie, wiecie co sobie tak zdałem sprawę na kiblu siedząc? Ja nie będę mówił, że życie streamera jest ciężkie i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, widzowie, którą jeszcze musimy w ogóle docenić, jeżeli chodzi o speeda. Chłop zapisa od 2 tygodni? 1,5 tygodnia? Po całej Europie, nie? I chłop nawet nie korzysta z hoteli. On tak naprawdę głównie śpi w jakichś... głównie w trasie pewnie. No tak, z Polski poleciał do Szwecji, potem ze Szwecji do Norwegii, jeszcze potem tego samego dnia chyba wrócił do Polski. No to on praktycznie w ogóle nie śpi, nie? W sensie tak wiesz, normalnie. Więc im obok czomp. Bo wiecie, nawet jacyś tam koncertowice, którzy latają jakimiś samolotami, to potem się zatrzymują w 10-gwiazdkowych hotelach i jest w ogóle pok czomp. Graf zrelował scroll do góry. Miałem zmieszane odczucia co do speeda, ale w szacunku mnie zyska jak... gówniarza, co wlazł na pociąg. Tak, i jeszcze kolejna rzecz jest taka, że ten chłopak w Polsce, on został o***ny i od razu zszedł z tego posągu. No w Norwegii chłopy tak, rozpierdalali
jakiś pociąg powiedziałem? Posąg, sorry. A w Norwegii tak, rozpierali te szyby, pognietli ten samochód, kurwa, bo oni wchodzili na ten samochód. No, małpy w chuj, nie? Bo mam swoich tak jak gór. Ja wam powiem tak, ja jako już jestem mieszkańcem Warmii i Mazur od urodzenia, to ja nigdy nie kminiłem do końca klimatów góralskich, jakby, no bo to nigdy nie była jakby kultura moja, jakby, nazwijmy to, więc nigdy mnie to nie, wiecie. Nigdy tego nie kminiłem do końca. I jeszcze problem jest taki u mnie z góralami, jakby wiecie, teraz jak ktoś z was mieszka w górach, to możecie na mnie napluć i mnie nawyzywać. Ale ja, jeżeli chodzi o czyste stereotypy, ja jako warmianin zostałem nauczony tego, że górale to są kurwy jedne łase na kasę. Że ty tam, żebyś mógł oddychać kurwa w tych górach, to musisz 5 zł zapłacić, nie? Za wszystko tam jest kurwa 5 zł, za wszystko tam musisz zapłacić. Chcesz robić zdjęcie czegokolwiek, musisz płacić, za wszystko musisz płacić. Że oni po prostu są ultimate zachłanni na pieniądze. To jest prawda? Tak serio, serio, jeżeli chodzi o mieszkanie tam? Bo tak jest w sumie? Aha, czyli dobrze mnie życie nauczyło przez te wszystkie lata. No nie wiem, no to najprostszy przykład to ten kurwa ziomek, co za niedźwiedzia się przebrał. Czy złożyłem życzenie Gierczakowi? Nie, nie składałem życzeń Gierczakowi, nie składałem życzeń Marcinowi, nie składałem. I show speed hair. Nie no, szczerze? Przecież widać po kurwa kolorze ręki, że to chłop sobie swoje dredy uciął. Kogo oni próbują w chuja zrobić, powiedz mi? Bundle najpierw chyba, co? 529, 97 rok i difficulty easy. Ale dziwne, k***o. Czy ja to kojarzę? Szczerze? Jakoś k***a nie. Może po basie, albo po tym, tych... będę wiedział. Backstreet Boys. Everybody! Tak jest, kurwa, mamy to. Yeah! Nie, lordle. No co, no zacznijmy od mojego ulubionego championa, Amum. Okej, jest to mężczyzna z maną walczący w zwarciu po 2009. No to może być dużo rzeczy, to niech będzie... Niech będzie Xante, może to planer będzie dzisiaj. Nie jest to top planer, mężczyzna. Jasło? Nie jest to middle. Aha, kurwa, on nie ma many, no tak. Może jakiś Pike? O, ty, Pike to jest chyba dobry guess. Tak szczerze. Upiór? Co to k***a znaczy upiór? Czy jest to support? Ma nowe... No to co? Nautilus chyba. Naut albo Blitz. Inaczej nie mam pomysłu. Czym jest k***a upiór, ty? Po 2012, przed 2018. Mówicie, że Rakan na 100%? No dobrze, wierzę, że to Rakan. Mężczyzna, wsparcie, Vastaj. A co to były te Vastaje w lidze? Bo ja zapomniałem. Vastaje to były te takie jakby pół furasy? Tam, furasy. Płyni na własne ryzyko. Nami albo Pike. Okej. Płyni na własne ryzyko. Ale dziwny ma głos po polsku. Global. Błagam, kurwa, nie Afryka, co? Daj mi jakąś Europę dzisiaj. Proszę, Germany. O! Francja. W drugą stronę. No to Polska chyba, co? Warmer. Ukraina. Lituania, to się pisało. Cooler. Slovenia. Cyprus może. Cooler. Grece. O! Zbliżamy się. Kurwa, ja coś czuję, że wiecie, co może być? To może być? Ja myślę, że to jest jakaś Bośnia i Hercegowina. A dotyka się. Czy to jest coś tutaj? No i to jest problem, bo ja nagle wszystkiego zapomniałem, nie? Kroatia. Nie. Serbia. Jest! Jest to Serbia dzisiaj. Dzisiejszą odpowiedzią jest Serbia. Dobra. Ultimate Edition. Sunia. Jestem ja, tylko dwie litery, wiesz. Butla dżinów wylewam za tych, co odpadli w tamtej grze. Jebać, cash stack, program oda mnie nie złapie. Nawet jeśli jestem w stanie wygrać, przegram, bo chcę wiary więcej. Jeśli stracę więcej, mogę osiągnąć jeszcze więcej. Jeśli teraz zaprzestanę, przecież nie chcę żyć za marną. Nie,